Witam serdecznie z tej strony Karoksep i zapraszam do nowego materiału gry Gothic na modyfikacji Lobos. Okej, okay, zaczniemy sobie od waleczki. Tam wszyscy na mnie. Czemu expów nie dostaję? Dajcie ich. Ale trafiajcie. Dobra. Jakaś sakiewka. Ten co miał? O, jeszcze kurde. Cię dorwę! Uda się go jakoś dobić. Już po tobie. Dobra, śmieciu. 50 expa dostaliśmy. Nie do wiary, tak nie do wreszcie gryzę piach. Co za ulga, powoli puszczały mi nerwy. Tak, było gorąco, co zamierzasz zrobić dalej? Trzeba doprawić to miejsce do porządku. Pomóż mi i pozbieraj po nich wszystkie graty. To co znajdzie się jest twoje. Dobra. O kurcze, proszę pana grubego Joe'ego. Pan czyta w moich myślach. Dzięki za pamięć. Jeśli będziesz czegoś pożywać, wiesz, gdzie mnie szukać. Dobrze, a co z Izabak? O, wiesz, jego popisników nie żyje. Nie powinien już sprawiać kłopotów. Mam taką nadzieję. Ich nie darzył go tu sympatem. Teraz musi się mieć na baczności. Pani Turano, to pogadam. A, jut. Teraz wszystkie informacje już umie za darmo. Znalazłem stół alchemiczny. A gdzie? W jaskini, tej, której pilnuje Lok. Szkoda, niewielki będzie pożytek z tego stołu. Pewnie stoi tam nieużywany i tylko się kurzy. Powiedz no, jak udało ci się tam wleźć? Uśpiłem strażnika magicznym zwojem. Nieźle, młody, to dla ciebie za informację. O. Chcę przekonać Cezara, żeby zgodził się na zmianę przydziału Stefana i wysłał zmiennika na Rudę. No i? Nie mam pomysłu, jak to zrobić. Cezar nawet nie chciał o tym słyszeć. Ech, to już łatwiej prysnąć z kopalni, niż dogadać się z tym ścierwem. Zapomnę, na takim kanale nawet sztuczki starego nie podziałają. Jakiego starego? No ten stary dziad z dziwnym imieniem. Brabchup? Czy coś takiego? Jego jakiś czarownik, nikt z nim nie rozmawia. Co jest z nim nie tak? Paskudną mordę ma, tylko spójrz na niego, a zaraz ucieka ci zechcesz. Wolę trzymać się od niego z daleka. Nie wiem ile w tym prawdy, nie chcę głupot gadać, ale krążą słuchy, że zaczarował jednego strażnika. Ciągle dokuczał staremu, a pewnego dnia całkiem mu odbiło. Ganiał w kółko po kopalni, wrzeszczał, a na koniec wbił sobie w brzuch własny miecz. Sam tego nie nie widziałem, stary jest tu dłużej niż ja, a zobacz jak dobrze się trzyma. Z dziadem jest coś się tak, widziałem kiedyś jak czary na skazańców rzuca, co mu spokoju nie dawali. Najlepsze jest to, że nawet żołnierze od niego stroją. Myślę, że historia z zaczarowanym strażnikiem jest prawdziwa. To naprawdę ciekawe, a kto ci o tym powiedział? Kilku skazańców, ale już ich tu nie ma. Wiesz jak skłonić go do rozmowy? Ogłupiś, on nie będzie z tobą chciał gadać, on z nikim nie gada. Lepiej omijaj tego dziwaka, bo jeszcze i ciebie zaczaruje. Nauczmy gotować potrawkę z chrząszcza. Nic prostszego, bierzesz chrząszcza, tylko najpierw obierz go ze skorupy. Wsadzasz go do gara razem z dwoma ciemnymi grzybami i czekasz aż mięso znajdzie. Oczywiście potrzebna ci chochla. Zwykły bandyle raczej kiepsko się gotuje. Dzięki, a czy wiesz skąd mogę wziąć taką chochlę? Mam tylko jedną. Znajduje się w magazynku Manolo, jak ten pójdzie spać, być może jakaś tam leży. Okej. Okay. Dobra. Chwila. Nie, już nie chcę z tobą rozmawiać, na razie przynajmniej. Bandziorek. Ziomeczka. Nic tu nie ma. Kerwi. Worek krusz. Tu. I to nie bułkowy. Bandziorek. Niczego tu nie znajdę. W tobie już nic tu nie ma. Okej, to chyba wszyscy załatwieni. Dobra, może na razie z nim nie gadajmy. Trzeba by było tego podłamanego skazańca znaleźć, bo to chyba jest jego sakwa w ogóle. No tak, jeszcze nie umiem otwierać zamków. A, worek kruszcu. Pójdź, odzyskałem twój kruszec.
O, jeszcze na nadwyżkę jakoś mamy. Jak tego dokonałeś? Skazańcy, którzy cię okradli, dostali to, na co zasłużyli. Jak to? Pobiłeś ich? Wąchałem kwiatki od spodu. Och. Nie cieszysz się? Oczywiście, że się cieszę. Nie wiem, co powiedzieć. I oddajesz mi te bryłki, nie chcąc nic w zamian? Tak, spłać Cezara i żyj. Zacznij bardziej doceniać to, że żyjesz. Nie każ, gdy ma tyle szczęścia, co my. Mam nadzieję, że nie pomagałem ci na daremie i wyciągnąć z tego jakieś właściwe wnioski. Jesteś prawdziwym człowiekiem honoru. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Żałuję, że nie mogę ci niczego podarować. Ale zdradzę ci pewien sekret. Przy wejściu na Rudę, tam gdzie śpią skazańcy, jest ukryta skalna wnyka. Czaszka uruchamia mechanizm i przesuwa kamienną płytę. Dawno tam nie zaglądałem, ale był tam kufer, którego nie mogłem otworzyć. Może to się uda. Pamiętaj, czaszka otwiera skrytkę, tylko proszę zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. W porządku. Może chciałbyś iść kopać Rudę? Wolałbym nawet wygryzać same skały, by tylko uwolnić się od Cezara. To świetnie się składa, bo Stefan kopacz Rudę chciałby się z kimś zamienić. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. Zajebiście. Dobra. Wiecie co? Ja bym skoczył szybko, tylko tu ciemno jak w dupie jest. Dajcie pochodnie. Ja idę nauczyć się tego otwierania zamków. I będę wam pokazywał tylko skrzyneczki, jak już w trakcie będą otwierania. I zobaczymy to z tą czaszką. Może coś tam fajnego. Może tam będzie pierścień jakiś. I w ogóle przy okazji, co to za amulet dostaliśmy? Siła, zręczność, ma punktów trafień. Ooooo. To nie w kij dmuchał. Hej, ty. Czego chcesz? Masz problem. Mój kilof się stępi. Oddałem więc swój, a pozwolę ci dychać. Czemu po prostu nie poprosisz o nowy? Zaczynasz mnie wkurwiać. Dawaj, Kirov, bo nie dożyjesz jutra. Padaj, pajacu. Zabiję cię. No co za gość? Jakby poprosił, po prostu to bym mu dał. Coś na zewnątrz. Napierdziela. Nie wiem, czy to śmieciarka przyjechała, czy co. Dobra. Ja idę dalej szukać. O, o, patrzcie, kogo znaleźliśmy. A. Tylko plotki. Wszystko jest możliwe. Nic mnie już nie dziwi. Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Ode mnie nikt się niczego nie dowie.
cholera? Co się dzieje? Okej. Okay. Przespaliśmy się do ranka. Mamy 16 tych. Potrzebujemy 20. W sumie to potrzebujemy 35 aż. Żeby móc na spokojnie zapłacić od razu my to. To wszystko tylko plotki. Odłup trochę. Robiłbym to inaczej. Udysz. No. Już to kwiat. Mocno. Posłuchał niewłaściwych ludzi. To przecież nic nowego. Tak, naprawdę tak powiedział. Kto ci to powiedział? Dobra. Teraz już mamy pewność, że zawsze coś nam wypadnie. Tych złóż. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Nie o tym nie mówię. O kurczę, trzy nawet. To wszystko tylko plotki. Nikt o tym nie mówi. Powinien być mądrzejszy. Jarro. Nie mówię przecież niczego nowego. Dwa. Dowiaduje się o tym dopiero. Zero. 3, 1, 1, nic, 1, okej, ile mamy? 40, okej. Okay. I nawet nadwyżkę mamy. Hej, wszystko jest możliwe. Siema. Znasz tego dziwnego starca? Masz na myśli Brabhupadę? Od czego od niego chcesz? Myślałem, że utnę z nim pogawędkę, ale póki co nie jest zbyt chętny do rozmowy. Mogę zapytać, czego od niego chcesz? To już moja sprawa, jak sobie chcesz. Co, jak masz jakiś pomysł? Może i mam, ale jestem bardzo ciekawy, co cię tak ciągnie do tego dziwaka. Całkowicie się z tobą zgadzam. Jest dziwny, a mnie interesują dziwni. Pasuje. No z ciebie też ciekawy osobnik, może znajdziecie wspólny temat. Skoro nie masz już nic ciekawszego do powiedzenia, to ruszam dalej. Ile tylko tak sobie powiedziałem, a więc chcesz pogadać ze starcem, ale starzec nie chce pogadać z tobą. Pomogę ci, jeśli coś dla mnie zrobisz. Na czym polegać ma twoja pomoc? Myślę, że tego dziwaka zainteresowałby ten przedmiot. Nawet wiem, skąd go wziąć. Ale najpierw ty zdobędziesz coś dla mnie. No mam ci czegoś ci szukać, zapomnij. Nie wejdę więcej do tego magazynu. Nigdzie nie musisz wchodzić. Posłuchaj, postawię sprawę jasno. Strażnik wolno nosić przy sobie fajne błyskotki. Chyba, że też mam okres strażnika, co jeśli mnie złapie? Bolo to ten posiłek, nie zauważył, żeby nawet gdyby kopalnia zaczęła mu się walić pod nogami. Nie ma pojęcia, co się wokół niego dzieje. No nie wiem, skoro taki z niego idiota, czemu sam jeszcze nie wziąłeś sobie tych jego błyskotek? A co ty tam wiesz, zgubił dzięki mnie już niejedną rzecz. Nie chcę, żeby stał się za bardzo podejrzliwy. Sobie nosi perły, pewnie pomyśli, że wypadły mu z kieszeni, albo nawet nie zauważy, że brakuje jednej z nich. Zajmij go czymś. Zakoś mu jedną, to powinno wystarczyć. Najpierw powiedz mi coś więcej na temat starca. Słuchaj, starca mógłby zainteresować magiczny napój. Z tego co wiem, zna się na magii, a magowie muszą lubić magiczne rzeczy. Mógłby go zainteresować, mam nadstawiać targ, bo starca mógłby zainteresować jakiś napój, muszę być pewny, że nie robię tego na darmo. Mówię to inaczej, będzie zachwycony, jeśli dasz mu tę miksturę. Mikstura za perły, wchodzisz to czy wychodzisz? Dobra, niech będzie. Moje zdanie już znam. Mikstura za perły, jak mam ją ukraść? To będzie łatwizna, po prostu zajmij go czymś i wyjmij perłę z kieszeni. Sam bym to zrobił, ale gość jest już na mnie wyczulony. Naucz mnie otwierać zamki. To będzie ci kosztować jakiś 30 rek. Dobra, 20, dobra, płacę. Oto twoje bryłki, znaczymy kiedy będziesz gotów. 10 punktów, okej. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Jeszcze do tego wiele życia i intuicji, no i kilka dobrych wytrychów. Niektóre skrzynie są jednak zabezpieczone zamkami. Mi się otworzyć tylko przez użycie odpowiedniego klucza. Tak więc, krękając przy zamku, należy łagodnie obrócić wytrych w lewo i w prawo. Jeśli obrócisz go zbyt szybko lub zbyt, złamie się. Jednak z czasem nabierzesz wprawy w posługiwaniu się tym narzędziem. Dobra, chcę być bardziej zręczny. Mnie nie musisz o to pytać. Ooo. Widzisz, już mi lepiej. Hej. Dobra. 20 punktów się nauczymy zręczności. 5. 10. 15. 20. A mnie nie musisz o to pytać. Bryłki złota będziemy musieli sobie dokopać. Gdzie się z tobą zgadzam? Mnie i tak nikt nie pyta. Czy to już raczej nic nie pokopię? O, przy okazji z Rafim zagadamy, z Rafkiem. Hej. Czy mikstura jest już gotowa? Mogłaby jeszcze
postać jeszcze kilka godzin, ale można już śmiało pić. Teraz czas na ostatnie testy. Jako, że znalazłeś składniki, dostąpisz zaszczytu przetestowania mojego wynalazku. Proszę, oto lek na kaszel. Jesteś pewny, że to bezpieczne? Wspomniałeś wcześniej o coś o trutych ludziach. Oczywiście, że jestem pewny. Wątpisz w moje umiejętności? Czy ktoś inny w tej cuchnącej kopalni miałby tak genialne pomysły jak ja? Oczywiście, że nie. A wiesz dlaczego? Bo wszyscy tutaj to zwykłe tempaki. No dobrze, wypróbuję ten twój napój. Najlepsze efekty powinieneś oczyć po kilkudziesięciu minutach. Aż się boję. Gdzie ten specyfik jego? Tutaj. Nie, nie tutaj. Woda. No ja nie widzę tutaj tymi. Hej, ty! Dobra, musimy iść na Rudę. No to trzeba będzie poczekać, pewnie. Więc od razu damy sobie jakąś tą miksturkę. I zobaczymy co tam będzie. Przy okazji weźmiemy sobie rację dzienną. Siema. Zrobiłbym to inaczej. Dziękuję za wodę i chlebek. Moja reakcja była taka sama. Przecież wiadomo o tym od dawna. Bandzior. O, może ty, Grymaju. Zadziornie, Bandzior. Hej, woda w twojej butelce ma jakiś dziwny kolor. Nosisz tam własne szczyny? Zostaw, to wywar uzdrawiający od tutejszego alchemika. W takim razie dawaj. Dobra, ale chcę zobaczyć dwie bryłki Rudy. A chyba, że to jest. Dawaj to, bo obiję ci mordę. Hej! Hej! Mam dla ciebie coś, co może cię zainteresować. Dobra. Możemy oddać ten amulet, ale ja bym tego amuletu nie chciał oddawać. On jest kozacki. Dlatego jeszcze się rozejrzymy. Jeszcze pokombinujemy. Hej, Stefan. Ty. Znalazłem dla ciebie chętnego zmiennika. I level up! Dobrze wiedzieć. A co z nadzorcami? Pracuję nad tym, ale z Cezarem będzie ciężko. To straszny dupek. Spróbuj go jakoś udobruchać. Wierzę w ciebie. Dobra. A ja się tak napaliłem na te bryłki. Dobra, pomiędzy tym i tym. Mieliśmy jakąś czaszkę. Kliknąć? Żeby otworzyć jakąś wnękę. Tu jest wnęka. Jakaś czaszka. A, tutaj. Okej. Okay. Mam skrytkę. Która? Kolejna miksturka, o! I trzecia miksturka. I dobra, i kuferek. Zapiszmy. Mhm, lewo. Po lewo. Po lewo, lewo. Lewo, 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 prawo, prawo. Okej. Okay. Czytaj. Lewo, 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 prawo, prawo. Bełty, złoto, bryłka Rudy, kusza treningowa. Ooo! Już nie mogę tego słuchać. To się przyda, tylko czy my możemy z czymś takim chodzić w ogóle na plecach? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie za bardzo.
Tak, ale 10 siły tylko wymaga, więc okej. Pan dziury martwy, co jest? Ale dobra, 4 bryłki rudy miał przy sobie. Zajebiście. Skazaniec. Skazaniec, jeszcze Joe coś od nas chciał. Mówi, żeby tam rano z nim zagadać. No, już się na nas patrzy. Ej, jak leci? Bywało lepiej, czemu pytasz? Miałem do ciebie jeszcze jedną sprawę. Udowodniłeś, że twardy chłop. Prawda, odechnęliśmy nieco z drugą po rozgroju bandyty i zabajo, ale wszyscy czulibyśmy się lepiej, gdyby jego prawej ręce, Tentusiowi, zdarzył się mały wypadek. Jeśli się go nie pozbędziemy, on i zabajo znów mogą knuć przeciwko nam. Trzeba działać szybko. Mam go zabić? To jedyna droga postępowania z tymi złoczyńcami. Z nimi nie da się podobrać i wierz mi. Dobrze, zrobię to. Ciesz się, dopadnij go tak, żeby nikt nie widział. Najlepiej wieczorem. Potem wpadnij do mnie na potrawkę. Okej. Okay. Tu się to bardzo chętnie. Właśnie, mam dla ciebie gorzałę jakąś. To w porządku? Tak, w porządku. Robię się na to za stary. Na szczęście już po wszystkim. Teraz w końcu będzie tu trochę spokoju. Co bym dał, żeby móc porządnie szukać gardła czymś mocniejszym? Można gdzieś tu zrobić coś do picia? No nie, w fetrach strażników mają sporo dobrych trunków, ale nie da się tam dostać. By wpadać w ręce jakaś butelka, to przynieś. Mam coś do picia. Pokaż. Winko. Skąd je masz? Wpadło mi w ręce. Dawaj je. Myślę, że zrobisz lepszy rzutek z tych wytrychów niż ja. O. Będzie. Ode mnie nikt dobra. Się tego nie dowie. Gośnik kamieni szlachetnych. Musimy do tego bolo pójść. Do Rawki na pewno. Ten poeta. Kiepska sprawa. Musimy tego poeta jakoś jeszcze ogarnąć. Ale dobra, najpierw musimy ogarnąć 11 bryłek rudy. Słyszę o tym po raz pierwszy. Bez tego to nic robimy. Nie zasłużył sobie. Staniemy w pierdziel i koniec naszej przygody. Ode mnie tego nie dostał. Oho, idzie nam dobrze. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Trzeba się nie uderzyć w sam środek. Proszę bardzo, umiejętność wydobywania złota. Plus 10. Planuję i biorę w ciemno. Okej. Okay. Jak to potrzebuję odpocząć? Ile ich mamy? Oj. Benito. Oj. Możemy sprzedać tą lepszą roślinkę, ale on pewnie ze dwa nam da. Dobra, do tego bono możemy pójść. Gdzieś go poszukać. I może za tą kradzież coś dostaniemy. Thompson, żołnierz. Dobra, ja idę szukać bono. Okej, okay, tu mamy kuferek w sumie. Zobaczymy, czy możemy go sobie tak otworzyć. Dobra, to do tego potrzeba klucza. Do tego nie. Ale odejdź od tego. Zapiszmy. Prawo, lewo. Dobra. Okej, okay, dobra. Wiemy. Jest! I mamy pierścioneczek dla tamtego ziomeczka, żeby nas walki uczył. Myślę, że na pewno będziemy chcieli mieć broń jednoręczną. Na ten troszkę lepszy poziom. To nam powinno wystarczyć do tego, żeby wydostać się z tego zadupia. A gdy to osiągniemy, to już będziemy save'ować punkciki, żeby jeszcze z rękę podbić. I do tego oprócz z ręki, żeby podbić. Gdzie on jest? Ten kretyn. Żeby podbić walkę łukiem w przyszłości. Dobra. Jest bolo. Bolo w pierdolo. Ej, ty. Ładna dzisiaj pogoda. Tak, idealne, żeby spuścić komuś łomot. Ch,
cholera, trzeba spróbować czegoś innego. Muszę sprawić, żeby na mnie nie patrzył, gdy będę wyciągał perły z jego kieszeni. Dobra. Hej, ty! Uwaga, skała się wali. O. Co? Gdzie? Przecież nic się nie wali, robię za mnie. Idiotę, poczekaj tylko. Oho. Hej, ty! Dobra, co by mogło? Gonią mnie potwory, o bogowie walka. O bogowie, walka. Co? Gdzie? Ty pieprzysz, głupku. Ach, nieważne. Pewnie ktoś załatwiał jakieś porachunki. Wynoś się. Hey. Rafek! Łąbie, twoja mikstura to trucizna. To opowiadaj, przecież masz się dobrze. To nie ja piłem tę miksturę. Wziąłem ode mnie jeden skazaniec. Gdy tylko się jej napił, padł na ziemię i wyzionął ducha. To niemożliwe. Musiałem źle się z nią obchodzić. Co zrobiłeś? Co ja zrobiłem? Co? To ty stworzyłeś jakąś trutkę i jeszcze kazałeś mi ją pić? Jak to się mogło wydarzyć? Dodałem przecież tylko trochę siarki. Najlepiej będzie, jeśli natychmiast przestaniesz bawić się w alchemika, żeby nie ucierpiało przy tym więcej osób. To wszystko twoja wina. Przyniosłeś jakieś trefne składniki. Poczekaj tylko. O bogowie, walka. Rafek. Młocie, mam nadzieję, że będziesz miał coś fajnego przy sobie. Oddałem ci siarkę wartą 50 złociszy i jakieś fajne jabłko dziwne. Okej, okay. Pach, pach. Rafek. Umieraj! Nieźle! To, trzy bryłeczki, chlebek, aga kilof. Nic tu nie ma. Dobra, wstawę, bo nie wiem, czy coś tam z nim można pogadać jeszcze. Może napijemy się wody troszeczkę. Dobra, wstaję. Nie próbuj tego ponownie. Bo co? Dobrze, I co, odświeżyłeś nieco? To jeszcze nie koniec, nie poddam się i będę dalej kontynuować swoje badania. A ty jesteś bezużyteczny. Jesteś stuknięty, zjeżdżaj stąd. Okej. Okay. Hej, ty! Dobra, zlecenie grubego dżomu i ośni kamieni szlachetnych. Właśnie. Idziemy sobie tutaj do. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Co tam, Kofi? Naprawdę w to wierzysz? Zero. Mam perełkę. Moje zdanie już znasz. A, udało ci się, to wspaniale. Tak, a teraz chcę zdobyć miksturę. Nie mam jej, wiem, że każdy takową posiadał. Ale teraz daj perłę. Moja reakcja była taka sama. Fajnie, taka była umowa, tak łatwo mnie nie oszukasz. Już raz dla ciebie ryzykowałem, perła zostaje u mnie. Daj spokój, tak już ci pomogłem. Nie, kasztan nie oddam jej za darmo, chcę zobaczyć 10 bryłek złota. Dobra, daj, dam ci 5, nie będzie chciał wiele za tę miksturę. Nie chcę 10, albo zabieram perłę. Cholera, 10 bryłek to rozbój. Narażałem swoje życie dla kilku marnych bryłek, a dla ciebie to rozbój? A mikstura jej też nie dostałem. Chyba masz rację, udowodniłeś, że można na tobie polegać. Trzymaj 12 bryłek, należą ci. To rozumiem. No. Tak dalej być nie może. Trzeba twardo. Tak, trzyma się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Nie trzeba. Dobra, panie Karlstren. To jest dziadu. Niczego nie dowie. Nie wiem już, w co tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Nic mnie już nie dziwi. Kurde, on tutaj gdzieś kopał przecież. Czy coś się w końcu zmieni? Tadeu. Nie zasłużył sobie. Moja reakcja była taka sama. Nie wiadomo już, komu można ufać. No gdzie on jest? Tutaj? To tak. Ciśniony poeta. Podstawy walki. O, o! To w tym czasie może mi się udać do tego Żuela. Gdzie będę słuczył. Mamy bryłek.
34, czyli... O kurczę, dużo. 15 musimy oddać, czyli mamy jeszcze 19 bryłek. No, już widać, jak pięknie ćwiczy. Żółek. Hey. Mam coś, co może cię zainteresować. Pierścień drewnianej skóry. Podoba mi się, dobra, jak chcesz, będę cię uczył. Masz u boku solidną pałkę. Nie mogę zrobić taką broń. Jeśli cię to interesuje, to mam na byciu trochę drewnianych ogłuszaczy. Nie znać, ty będziesz miał czym zapłacić. O, pokaż, co tam masz. Pałka kopacza. Heal of key. Siła, pałka z gwoździami, pałka. Laga, pogrzebacz. Bryłka. O, bryłkę złota na pewno odkupimy sobie. No nie masz nic interesującego dla nas. No przynajmniej sobie dokupiliśmy. Pokaż... Nie, kurczę, nie to. Naucz mnie walki. Jeśli masz pusty łeb, to niczego się nie nauczysz. Zacznijmy od podstaw. Trening walki. 5. 10. 15. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Jeszcze możemy raz się nauczyć. Bo w sumie dostaliśmy, kupiliśmy od niego jedną bryłeczkę. I 20. O, proszę bardzo. Teraz już jakoś machamy tą bronią. Super. Progresik idzie pełną parą. Tylko żeby ten karszten się tam pojawił. Już w ogóle będzie cud, miód, malina. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież chyba nie idzie. To ty, prawda? Jego woli. Nie, to nie ty. We wszystko, co się słyszy. To naprawdę nie mój problem. Dobra, to on chyba w takim razie będzie obok Joe'ego. Tak mi się wydaje. Tu jest. Co on wie o... Potrzebuję magicznej mikstury. Słyszałem, że takową posiadasz. To się składa, może że właśnie to masz rację. Ale nie jest na sprzedaż, to jedyna cenna rzecz, jaką mam. To trzeba, dam ci za nią 10 bryłek złota. Nic z tego, chyba że przyniósłbyś mi jej zamiennik. Jaki znowu zamiennik? Napój, który tu mam, to mikstura regenerująca magiczną energię. O wiele bardziej pożyteczna w tym wieku byłaby dla mnie mikstura regenerująca żywotność. A gdy w końcu przyniosę ci takową miksturę, to oddasz mi tą swoją? Naturalnie, młodyszczawie. A skąd u ciebie taki pęd ku magicznym wywarom? Czybyś chciał zostać wielkim czarownikiem, haha? Przestań wreszcie nazywać mnie młodym szczawiem. Wniosłem, mam dla ciebie napój uzdrawiający. Dobra, daj mu ten lepszy. Masz ekstrakt. Oho, to musi być ekstrakt leczniczy. Proszę, oto obiecana mikstura. Zajebiście. Dobra. To teraz tak. Piąty poeta, osobliwy starzec. Gdyby to zależało od nas, sprawy... O, od razu możemy pójść zapłacić. Będziemy mieli z głowy na dzisiaj. Mam ci znowu po... Przenoszę swój dzienny urobek. Na SD 15 bryłek, zjeżdżaj. Ja ci dam na SD 15 bryłek. Masz jakieś imię? To imię żołnierz. Słabo, słabo. No tu jeszcze jakieś kuferki do opróżnienia. No to idziemy do dziadunia, tu chyba był ten dziadunio. Hej! Może zainteresowałby cię ten napój magiczny? Skąd go masz? Udało mi się go zdobyć, czy teraz możemy porozmawiać? Nie przywykłem do zdawania się z psychopatami, ale skoro już tu jesteś, mów czego chcesz. Dlaczego tak stronisz od innych skazańców? Nie mam zamiaru wchodzić z tobą w dłuższe dyskusje, mów czemu mnie niepokoisz. Nito wyłudza haracz od niewolników. Przyjdę się takimi ludźmi, ale wróci do nich to, czym sami ewanują. Pobiłem go, ale to nie zrobiło na nim wrażenia. Groził, że teraz się zemści. Masz radę, co z nim zrobić? Dałem Tadeuszowi słowo, że mu pomogę. Powiedz tę Benito, by zaprzestał tego procederu, inaczej zginie w męczarniach. Poproś o pomoc w sprawie Cezara. Chcę przekonać Cezara, żeby zgodził się na zmianę przydziału jednego skazańca. Wróć innym razem, teraz nie jestem w nastroju.
pierdolić w ogóle. Chłop nie jest w nastroju. Dobra, to tak powiem wam szczerze, że nie za bardzo już jest co robić. No tak, wieczorem musimy zabić, żeby zrobić to zadanie. On teraz nie chce z nami gadać, więc pewnie dla Joe musimy wykonać to zadanie. Dobra, w sumie możemy pójść do tego Benito. Infinito. Powiedzieć mu, że ma się odpierdzieć od pana Tadeuszka. To chyba jedyne, co nam zostało. Jego szukać teraz. I centuś w sumie. Jak on stoi przy Cezarze, to tak słabo. Czy jest wśród was Benito? Nie ma. Czyli pogadajmy z tym strażnikiem. Mos. A, to pogadaj. To się Benito schował. Hej. Pary czarodziej zrobi z tobą porządek. Już z nim rozmawiałem, nie lubi ludzi, którzy gnębią słabszych. Koleś, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, jasne? I z tym popeprannym dziadem też. Jeśli się dowiem, że znów gnębisz Tadeusza, po co te nerwy? Powiedz swojemu Lolusiowi, że jesteśmy kwita, a teraz daj mi święty spokój. No i gitara. I idziemy do Tadeuszka i Tadeuszek będzie zadowolony. Ty! Witam pana Tadeusza. Benito nie będzie cię już więcej nachodził. Jesteś pewny, jak go przekonałeś? Znam kogoś, kogo obawia się bardziej niż połamanych kości. No nie wiem, a jeśli tu wróci i będzie chciał się zemścić? Czy mam tam iść i kończyć? Oczywiście, że nie. To byłoby nierozważne z twojej strony. Wierzę, że załatwiłeś tę sprawę. Dziękuję ci. Proszę, weź te bryłki. Teraz, kiedy już nie muszę pracować na Benito, mogę ci dać to jako wynagrodzenie. Okej. Okay. Zajebiście. Doceniam twoją współpracę. Więc zrobimy... Przyspijmy się do wieczorka. Tu gdzieś powinna być komnata, która nam to umożliwi. I zapolujemy na centusia. I myślę, że w tym celu wykorzystamy nasze nowo zdobyte kuszywo. Tak, to jest dobry pomysł. Dobra, łóżeczko. Do nocy. Okej. Okay. Zabajo. Zapiszmy gierkę. Nie, nie tędy, na pewno nie tędy. Teraz tylko odnaleźć centusia. Centusiu, gdzie jesteś? 11 punktów nauki. No dobrze nam to idzie. Dobra, myślę, że możemy założyć to. Eliksir życia. O, co jest? Skąd my mamy takie rzeczy? Tadeusz. Mauro. Kazaniec. Bandzior. Choć ja go do cholery znajdę. Tu nie. Jest pan Centuś. To znowu? To znowu ja. Zobaczymy, jak sobie poradzi z nami. Centuś, chodź tu bardziej. Odłóż broń! Nie odłożę. Odłóż wreszcie tę cholerną broń! Spryciarz! No, nie do końca wiem, jak ja mam to zrobić. Chodź tu, centuś. Co jest z nim nie tak? Co się z nim stało? Dobra, wczytajmy grę, bo tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją.
Kurde. Teraz będzie zabawnie. Okej. Morderca! Wypadł. Kazańca jakiegoś zabiliśmy przy okazji. Centusia. Tu ktoś leży. Niczego tu nie znajdę. Dobra, mamy wolne wyrko. Prześpimy się i zobaczymy, czy... To zadanie zostało zaliczone w ogóle? Joe. Centuś nie będzie już sprawiać kłopotów. To dobra wiadomość, bardzo dobra. Dzięki tobie wszystko wraca na właściwe miejsce, ale niestety mamy nowe zmartwienie. Co znowu? Do kopalni przybyła grupa ciężko uzbrojonych żołnierzy z jakimś lordem na czele. Cholera wie, po co tu przylezi. Na razie raczam się gulaszem na pierwszym poziomie kopalni. Mam tylko nadzieję, że nie chodzi im o nas. Z naszej ręki zginęło tu ostatnio sporo skazańców. Niby Cezar nic o tym nie gadał, ale mimo wszystko trochę się martwię. Myślisz, że przejęli się śmiercią kilku parszywych niewolników? Pewnie masz rację, kto zawracałby sobie nimi głowę. Wybadaj, czego tu chcą, tak na wszelki wypadek, dobra? W porządku, dam ci znać, gdy czegoś się dowiem. Trzymaj, ugotowałem trochę potrawki, weź też kilka bryłek złota, należą ci się. Dobra. Ile tych bryłek mamy? 13, dwie bryłki jeszcze byśmy potrzebowali ogarnąć. Poczekajmy, co z tym. Czy tu damy radę? Nie, tą już żeśmy zużyli. Niczego tu nie znajdę. O, może Tom? Nie wiem, czy Tom eksploatowaliśmy. To za daleko. Kurde. Dobra, mamy 18 samolotków. I teraz tak. Może zanim pójdziemy do dziadka. Pójdziemy. Od razu wybadać, co tam się dzieje. Kto to przyjechał, po co, dlaczego i na co. I zagadamy z Joe. Potem pójdziemy do starego. I może stary wtedy jakoś tam weźmie tego. Jakoś weźmie, zaczaruje. Już będzie w lepszym humorze. I pozwoli nam przekonać Cezara. Nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Dobra, tylko że to nie tutaj. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Dobra. Nie mówię przecież niczego nowego. Nie, może Sabini. Ej, ty. Nie pozwolę, żeby mnie tak traktował. Błodziejaszek jakiś tutaj przyszedł. Dede, daj mi moją dzienną rację. Dziękuję bardzo. Mam swoje zdanie na ten temat. Żołnierz, elita, żołnierz. Może pan kucharz coś wie? To rzeczywiście prawda. Mnie nie musisz o to pytać. No gdzie ten lord? Robiłbym to inaczej. Tak, nikt nie pyta. Może tam u Alberta? Trzeba było mnie spytać wcześniej. Trzymać od tego z daleka. Zobaczymy. Ewentualnie może coś pan Jaro ma nam do powiedzenia. O. Wiesz co ci robią ci tu ci wszyscy żołnierze? Jeśli jeszcze nie słyszałeś, wojsko zamierza udać się do zamkniętej części kopalni. Czego mogą tam szukać? Tego nawet mnie nie udało się dowiedzieć. Jeśli odkryli tam kolejne złoża, to w niedługim czasie możemy się spodziewać napływu nowych niewolników. Dlatego pojawił się tu jeden z lordów Lobosu. Widziałem go już kiedyś, gdy siedziałem zamknięty w obozie. Co w związku z tym? Ostatniej nocy zbudziłem się na chwilę i poszedłem siodlać. O dziwo, w zasięgu wzroku nikogo nie było. Wtedy na końcu szybu dostrzegłem dwie ciemne postury odbijające się w blasku furii. Przyjrzałem się chwilę dłużej i wydaje mi się, że jedną z tych postaci był ten lord, a drugą jakiś skazaniec.
Rozmawiali ze sobą w środku nocy, gdy nikogo nie było. Czy to nie dziwne? Głowy oczywiście nie dam, niestety było zbyt ciemne, że mógł dostrzec szczegóły. Raczej nie gadali o powodzie. Być może mamy kreta wśród skazańców, ale z drugiej strony, po co ktoś tak wysoko postawiony zjawiałby się tu osobiście i gadał z jakimś skazańcem? Od czasu pojawiają się oddziały żołnierzy, w kopalni dzieją się dziwne rzeczy. Nawet strażnicy wydają się być czymś zaniepokojeni. Stali się bardziej nerwowi niż zwykle, ale może tylko mi się wydaje. Okej. Lepiej, moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Chwila. Możemy jeszcze dokopać trochę? Tu nic nie zostało. Kurczę, od razu byśmy zapłacili. A nie, już zapłaciliśmy przecież. Tu też nic nie zostało. Może w tej ostatniej. Było dokładnie tak, jak mówisz. Proszę bardzo, jeden. Nie, to już nic nie dziwi. Ten. Dwa. Nie mi w to uwierzyć. Ten. Nie mów, naprawdę sądzisz. Okej. Czyli 6 nadwyżki mamy. Nie mówię przecież z czego nowego. Lepiej tego nie robić. Trudno być tego pewnym. Kim jest ów lord? Widzisz, już było mało problemów. Nie sądzę, że coś się zmieni. Hej, ty! Nie, Aron mi gówno powie. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. To powinien być mądrzejszy. Kto tu jeszcze może mieć jakieś informacje? O tym wcześniej. Naprawdę sądzisz? Kofi? Nie. Moje zdanie może tak dalej być. Naprawdę w to wierzysz? Hej, ty! Trzeba silnie uderzyć w sam środek. No widzisz, już było mało problemów. Co nowego? Wąs ten skazańcu. Kto tu rządzi? Ja i dobrze cię radzę. Uważaj na to, co mówisz, chłopcze. Wszyscy uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Nie pozwolę, żeby mnie tak traktowano. Słyszę o tym po raz pierwszy. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Ciekawe. Tak dalej być nie może. Jak sprawdzić tego lorda? To jeszcze może mieć informacje na ten temat. Ale tego już raczej dowiemy się w kolejnym materiale. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do komentowania, oceny oraz subskrybowania. Trzymajcie się i do następnego. Siemaneczko.